Skońmy nasze oblicza do modlitwy. Ojcze nasz i Boże, jakaż to radość móc przebywać w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twe słowo, gdyż jest ono pewnym przewodnikiem w tym niepewnym świecie. Prosimy Cię, Ojcze, gdy będziemy czytać dziś Twe słowo, aby Duch Twój Święty był z nami. Daj nam natchnione myśli, gdyż nasza ludzka mądrość nie jest w stanie uchwycić wielkich prawd z Twego świętego słowa. Dlatego oddajemy się w Twoje dłonie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wysłuchanie i odpowiedź na naszą modlitwę, o co Cię prosimy w drogim imieniu Jezusa, Twego umiłowanego Syna. Amen. W naszym dzisiejszym studium podejmiemy biblijną kwestię fałszywych proroków. Chciałbym na początek odczytać kilka wersetów, jakie znajdują się w omawianym rozdziale naszej serii, od 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Widzicie, w Ewangelii Mateusza 24 podkreślone jest, że fałszywi prorocy odegrali znaczącą rolę przed zniszczeniem Jerozolimy i odegrają znaczącą rolę na krótko przed końcem czasu próby dla Ziemi. Chciałbym teraz przeczytać 24 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersze 9-11. Mateusza 24, 9-11. We fragmencie tym znajduje się pierwsza wzmianka o fałszywych prorokach. Jest tu napisane: wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. A wówczas wielu się zgorszy. Będą się wzajemnie wydawać i wzajemnie nienawidzieć. A teraz kluczowy werset. Wtedy wielu fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. Jest tu napisane, że fałszywi prorocy zwiodą wielu. Druga wzmianka o fałszywych prorokach w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza znajduje się w wersecie 24. Jest to bardzo ważny werset. Jest w nim kilka kwestii, o których powiemy nieco później. W Ewangelii Mateusza 24:24 czytamy: gdyż fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy powstaną. I teraz uwaga. Fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy powstaną i będą czynić co? Wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Chcę, abyście pamiętali, że w Ewangelii Mateusza 24:24 jest mowa o fałszywych prorokach. Czytamy, że będą oni czynić znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Musimy zadać sobie pytanie. Kim będą ci fałszywi prorocy z czasów końca? Cóż, aby na to odpowiedzieć, musimy cofnąć się do prawodawstwa mojżeszowego. Innymi słowy, musimy cofnąć się do pism mojżeszowych, gdzie odnajdujemy podstawowe sposoby rozpoznawania fałszywych proroków. Chciałbym przy tym na samym początku podkreślić, że nie chodzi nam o fałszywych proroków, takich jak Jane Dixon. Tu nie chodzi o świeckich fałszywych proroków, którzy przypowiadają, jaka celebrytka z Hollywood wyjdzie teraz za mąż. Tu nie chodzi o fałszywych proroków w rodzaju Davida Koresha. Nie chodzi tu, no wiecie, o świerniętych fałszywych proroków. Wybaczcie, że użyłem tego określenia, ale jestem pewien, że wiecie, o co mi chodzi. Chodzi tu o szczególny rodzaj fałszywych proroków, a mianowicie o tych, co pojawiają się w Kościele, w zborze Pana i mają wielką moc i zwodzą ludzi, by myśleli, że mówią słowa pochodzące od Pana. Otwórzmy teraz 13 rozdział Księgi Powtórnego Prawa, wiersze od 1 do 5. I przeczytajmy, co Mojżesz miał do powiedzenia na temat fałszywych proroków. Jak ich rozpoznać? Jak się zachowują? Księga Powtórnego Prawa, rozdział 13, wiersze 1 do 5. To jest bardzo ważne. Czytamy. Jeśli powstanie pośród ciebie, słuchajcie, bo to bardzo ważne, gdzie się pojawią fałszywi prorocy? Pośród Izraelitów. Innymi słowy, są oni Izraelitami.
i twierdzą, że należą do ludu Bożego. Jeśli powstanie pośród ciebie prorok lub ten, który miewa sny i poda ci co? Czy o tym gdzieś już wcześniej nie czytaliśmy? Tak, czytaliśmy to w Ewangelii Mateusza 24:24. Dlatego musimy cofnąć się do prawodawstwa mojżeszowego. Czytam dalej. I poda ci znak lub cud, a ten znak lub cud się spełni. I teraz uwaga. Ten, o którym ci powiedział, mówiąc, pójdźmy za innymi bogami, których nie znałeś, i służmy im. Dostrzegamy tu pierwszą charakterystyczną cechę fałszywego proroka, a mianowicie, że fałszywy prorok wykonuje znaki i cuda i zachęca lud Boży, aby iść za innymi bogami i im służyć, to znaczy, aby oddawać im cześć. Innymi słowy, posłuszeństwo fałszywym bogom oraz ich fałszywy kult. Popatrzmy teraz, co czytamy w wersecie trzecim. Nie będziesz słuchał słów tego proroka lub tego, co miewa sny, gdyż to Pan Bóg wystawia cię na próbę, aby poznać, czy miłujesz Pana. Pada tu kilka bliskoznacznych wyrażeń. Czy miłujesz Pana, Twego Boga, całym swym sercem i całą swoją duszą? A teraz zwróćcie uwagę na werset czwarty. Pójdziesz za Panem, Bogiem Twoim, i Jego bać się będziesz. I co dalej jest napisane? Co takiego? I będziesz strzegł Jego przykazań. Czy nie brzmi to podobnie do tekstu z Księgi Objawienia Świętego Jana? Z całą pewnością. I będziesz strzegł Jego przykazań. I będziesz słuchał Jego głosu. I Jemu będziesz służył. I Jego będziesz się trzymał. Czy zwróciliście uwagę na owe podobne wyrażenia tu użyte? Idźcie za Panem, bójcie się Go, strzeżcie Jego przykazań, słuchajcie Jego głosu, służcie Mu, trzymajcie się Go. A teraz werset piąty. Lecz ten prorok, lub ten, co miewa sny, poniesie śmierć. Bardzo surowa kara. Ponieważ mówił to, po to, i teraz zwróćcie uwagę na powód, aby cię odwieść od Pana, Twego Boga, który wywiódł cię z ziemi egipskiej i odkupił cię z domu niewoli, aby cię odwieść z drogi, którą Pan, Bóg Twój, przykazał Tobie, żebyś nią chodził. Dlatego usuniesz zło pośród siebie. Czy widzicie teraz klarownie cechy charakterystyczne fałszywego proroka, zawarte w prawodawstwie mojżeszowym, fundamentalne dla całej Biblii? Fałszywy prorok prowadzi lud Boży, ponieważ pojawia się pośród ludu Bożego. Prowadzi lud Boży do fałszywego oddawania czci i nieposłuszeństwa wobec przykazań Bożych i do odwrócenia się od drogi, którą Bóg ustanowił i nakazał nią chodzić swojemu ludowi. A mimo to twierdzą, że są prawdziwymi prorokami. I jak przekonamy się, twierdzą, że przemawiają w imieniu Pana. Każdy pojawiający się fałszywy prorok może być rozpoznany i zdemaskowany na podstawie tego, co znajdujemy w tym istotnym fragmencie powtórzonego prawa 13:1-5. Zanim przeczytamy kilka wersetów ze Starego Testamentu ukazujących, o czym mówił Mojżesz, musimy najpierw wspomnieć o roli prawdziwego proroka w Piśmie Świętym. Prorocy, moi drodzy, nie byli innowatorami. Prorocy byli odnowicielami. Innymi słowy, gdyby Izrael nie zszedł z drogi służenia Bogu, Bóg nigdy nie powołałby proroków, ponieważ zadaniem proroków było sprowadzenie ludu Bożego z powrotem do przetartych, właściwych dróg. Gdy lud Boży zaczynał okazywać Bogu nieposłuszeństwo i czcił obce bożki, Bóg powoływał proroków, aby ci wzywali ich do powrotu na prostą i wąską ścieżkę. Innymi słowy, prorocy nie byli powoływani do ustanawiania nowych praw. Byli oni powoływani do prowadzenia ludu Bożego z powrotem do starych praw, o których zapomnieli i którym nie chcieli być posłuszni. Dobitnym tego przykładem jest Eliasz. Zwróci on serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Zwróci on synów izraelskich z powrotem do Pana ich Boga.
Taka jest historia, jaką Biblia nam podaje o proroku Eliaszu. Przeczytajmy teraz 35 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersze 15 do 16. Jaka była rola prawdziwego proroka w czasach biblijnych? Jeremiasza 35, 15, 16. Bóg wypowiada tutaj następujące słowa. Posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, rano wstając i posyłając, aby mówili. Odwróćcie się wszyscy od waszych złych dróg, poprawcie wasze czyny i nie chodźcie za obcymi bogami, aby im służyć. Wtedy będziecie mieszkali w ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom, lecz wy nie nakłoniliście swego ucha i nie usłuchaliście mnie. Co robią prawdziwi prorocy według powyższego tekstu? Posłuchajcie jeszcze raz. Wzywają lud Boży, aby odwrócili się od swych złych dróg i poprawili swe czyny, aby nie chodzili za obcymi bogami, żeby im służyć. Innymi słowy, aby wrócili do posłuszeństwa i czci prawdziwego Boga. Przyjrzyjmy się teraz kilku innym fragmentom ze Starego Testamentu, traktujących o fałszywych prorokach. Przy okazji, ogromne mnóstwo fałszywych proroków pojawiło się pomiędzy pierwszym rzymskim oblężeniem Jerozolimy, a dniem, kiedy to Jerozolima została ostatecznie zniszczona. Faktycznie owi prorocy, jak to studiowaliśmy, mówili ludowi pokój, pokój, trwajcie w nieposłuszeństwie wobec Pana. Oczywiście nie mówili tego w sposób dosłowny, choć tego właśnie nauczali, mówiąc, że wciąż będzie pokój, a Bóg uratuje owe miasto. Gdy przyjrzymy się fałszywym prorokom ze Starego Testamentu, przekonamy się, że postępują oni dokładnie odwrotnie niż prawdziwi prorocy. Odwodzą lud Boży od Bożego prawa, zachęcają lud Boży do fałszywego oddawania czci. Zapamiętajcie sobie te dwie najważniejsze cechy. Odwodzą lud Boży od zachowywania Bożego prawa i prowadzą go do fałszywego kultu. Jednym z interesujących szczegółów odnośnie fałszywych proroków według Izajasza 28:7 jest to, że fałszywi prorocy pili wino i dlatego nie byli w stanie przekazać ludowi Bożemu, jak nawrócić się do Pana. Faktycznie kierowali lud Boży na manowce, by ten odwrócił się od Pana. Zwróćcie uwagę na Izajasza 28:7. Czytamy tam, lecz ci również błądzą z powodu wina, a z powodu mocnego napoju zataczają się. Kapłan i prorok zbłądzili z powodu mocnego napoju. Utonęli w winie, zataczają się z powodu mocnego napoju. I błądzą w widzeniu, potykają się w sądzie. Co zatem robili fałszywi prorocy? Pili co? Pili wino, na skutek czego nie byli w stanie rozróżnić pomiędzy sprawiedliwością a złem. Faktycznie potykali się w sądzie i błądzili w swoich widzeniach. Mam pytanie, czy w czasach końca wino stanie się bardzo poważnym problemem w chrześcijaństwie? Zdecydowanie. W 17 rozdziale Apokalipsy czytamy o wielkiej nierządnicy, która upaja narody winem, a winem tym są fałszywe nauki, na skutek czego odwodzi ona lud Boży od przestrzegania Bożego prawa, prowadząc ich do fałszywego kultu. Zwróćcie teraz uwagę na 6 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersze 13-15. Większość tekstów będę teraz czytał właśnie z Księgi Jeremiasza. A powód tego jest bardzo prosty. Jeremiasz żył tuż przed pierwszym zniszczeniem Jerozolimy. I bardziej niż jakikolwiek inny prorok, mówi on o fałszywych prorokach, którzy doprowadzili do pierwszego zniszczenia Jerozolimy w roku 586 przed naszą erą. Jeśli zatem będziemy wiedzieć, co cechowało owych fałszywych proroków przed pierwszym zniszczeniem Jerozolimy, to będziemy również wiedzieć, co cechowało tych fałszywych proroków przy drugim zniszczeniu Jerozolimy i co będzie cechowało owych fałszywych proroków w czasie końca. W 6 rozdziale Księgi Jeremiasza, wiersze 13-15 czytamy, że fałszywi prorocy oddają się żądzy,
i wołają pokój, pokój. Nauczają lud Boży praktykowania obrzydliwości narodów. Przeczytajmy ten fragment. Ponieważ od najmniejszego z nich aż do największego wszyscy oddali się żądzy, a od proroka aż do kapłana wszyscy postępują fałszywie. Mowa jest tu o transakcjach handlowych. Werset 14. Lecz oni również ranę mego ludu powierzchownie leczą, mówiąc pokój, pokój, podczas gdy nie ma pokoju. Czy zawstydzili się, gdy popełniali, uwaga na to, obrzydliwość? Nie, wcale nie czuli się zawstydzeni, ani nie wiedzieli, jak się zarumienić. Dlatego upadną wśród upadających w czasie, kiedy ich ukażę. Zostaną powaleni, mówi Pan. Widzimy tu zatem kilka cech fałszywych proroków. Po pierwsze, są oni pożądliwi i przewrotni w swych handlowych transakcjach. Zamiast mówić ludziom, nadchodzi wielkie nieszczęście, musicie się przygotować i powrócić do swojego Boga, głoszą pokój, pokój. Praktykują i zachęcają lud Boży do praktykowania obrzydliwości narodów. A przy okazji w 8 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy, że najgorszą obrzydliwością, jaka była popełniana w Jerozolimie, a konkretnie w świątyni, było zwrócenie się przywódców narodu plecami do świątyni Bożej i oddawanie czci słońcu. Przeczytajmy teraz 23 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersz 17. Jeremiasza 23, 17. Znowu wołają pokój, pokój. Jest tu napisane, ustawicznie mówią do tych, którzy mną gardzą, że Pan powiedział, będziecie mieć pokój. A do wszystkich, którzy chodzą za oporem swego własnego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. To mi przypomina niektórych współczesnych kaznodziejów, którzy chcą tylko zadowalać ludzi. Wiecie, stają i mówią, wszystko w porządku, będzie dobrze, Bóg zrozumie i usiłują wyjść naprzeciw temu, co ludzie oczekują. Nie mówię tu o tym, czego ludzie potrzebują. Oni usiłują wyjść naprzeciw temu, czego ludzie chcą. Jednak gardzą oni Panem poprzez sposób, w jaki żyją. Zatem widzimy tutaj, że fałszywi prorocy mówią, będziecie mieć pokój i możecie chodzić za oporem waszego własnego serca, a nic złego na was nie przyjdzie. Kolejną ciekawą rzeczą u tych fałszywych proroków jest to, że mówią w imieniu Pana. Oznacza to, iż wyłonili się pośród Bożego ludu, twierdząc, że są rzecznikami Boga na ziemi. Przeczytajmy 14 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersze 13-16. Jeremiasza 14, 13-16. Jeremiasz ma sporo do powiedzenia o fałszywych prorokach. Wtedy rzekłem, ach Panie Boże, oto prorocy mówią im, nie ujrzycie miecza, ani nie ujrzycie głodu, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu. A Pan rzekł do mnie, prorocy prorokują kłamstwa. Uwaga na to, w moim imieniu nie posyłałem ich, nie przykazywałem im, ani nie mówiłem do nich. Prorokują fałszywe widzenia, wróżby, marności i oszustwa ich własnego serca. Dlatego tak mówi Pan, co się tyczy proroków. Uwaga raz jeszcze, którzy prorokują w moim imieniu, których ja nie posyłałem, a którzy mówią, nie będzie miecza i głodu w tym kraju. Przez miecz i głód owi prorocy zostaną wytraceni, a ludzie, którzy prorokowali, zostaną wyrzuceni na ulicę Jeruzalem z powodu głodu i miecza. I nie będzie komu ich pochować, ani ich samych, ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek, gdyż ja wyleję na nich ich własną niegodziwość. Zauważcie, że w owym fragmencie fałszywi prorocy twierdzą, iż przemawiają w imieniu Pana, że prorokują w imieniu Pana. Oznacza to, że nie są to świeccy prorocy, którzy przepowiadają różne ciekawostki. To są religijni prorocy, którzy mówią ludziom, że Bóg zachowa ich naród,
tak iż nie zostaną zniszczeni, że mogą podążać za przewrotnością i własnego serca, a Bóg i tak nadal będzie z nimi. Przeczytajmy 27 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersze 9-10. Po raz kolejny Jeremiasz podkreśla tu, że fałszywi prorocy mówią w imieniu Pana. Jeremiasza 27:9-10. Potem przeczytamy wiersze 14-15. Dlatego nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych tłumaczy snów, waszych wieszczwiarzy, ani waszych czarowników, którzy przemawiają do was mówiąc, nie będziecie służyć królowi babilońskiemu, gdyż oni prorokują wam kłamstwa, aby usunąć was z waszej ziemi, abym ja was wypędził i abyście poginęli. Dlatego nie słuchajcie słów proroków, którzy przemawiają do was mówiąc, nie będziecie służyć królowi babilońskiemu, gdyż oni prorokują wam kłamliwie, gdyż ja ich nie posłałem, mówi Pan. A jednak prorokują, teraz uważajcie, a jednak prorokują kłamliwie w moim imieniu, abym ja was wypędził i abyście poginęli, wy oraz prorocy, którzy wam prorokują. Fałszywi prorocy również faktycznie umacniali złoczyńców. Przeczytajmy 23 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersz 14. Jeremiasza 23:14. Widziałem także zgrozę u proroków Jeruzalem. Popełniają oni cudzołóstwo i chodzą w kłamstwach. I teraz uwaga na to. Wzmacniają ręce złoczyńców, aby żaden nie odwrócił się od swej niegodziwości. Wszyscy oni są dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Co robili fałszywi prorocy? Umacniali ludzi w czym? W ich niegodziwości. Nie nawracali ludzi z powrotem do Pana. Posłuchajcie teraz fragmentu opisującego działalność prawdziwego proroka. Księga Jeremiasza 23, 20-22. Jeremiasza 23, 20-22. Jest tam napisane. Gniew Pana nie odwróci się, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych zrozumiecie to doskonale. Ja nie posyłałem tych proroków, a jednak oni pobiegli. Ja do nich nie przemawiałem, a jednak oni prorokowali. Teraz uwaga na to. Lecz gdyby stali oni w mojej radzie, sprawiając, aby mój lud usłyszał moje słowa, wtedy odwróciliby ich od ich złych dróg, od zła ich uczynków. Co robią prawdziwi prorocy? Odwracają lud Boży od ich złych dróg. Co robią fałszywi prorocy? Utwierdzają ludzi w ich niegodziwości i tak naprawdę mówią, pokój, pokój, zniszczenie na was nie przyjdzie, wszystko jest w porządku. Przeczytajmy 23 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersz 14. Jeremiasza 23:14. Widziałem także zgrozę u proroków Jeruzalem. Popełniają oni cudzołóstwo i chodzą w kłamstwach. Wzmacniają ręce złoczyńców, aby żaden nie odwrócił się od swojej niegodziwości. Wszyscy oni są dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Zwróćmy teraz uwagę na 26 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersze 4-6. Jeremiasza 24:6-4-6. Fałszywi prorocy mówią także ludowi Bożemu, iż nie muszą zachowywać Bożego prawa. Odwodzą lud Boży od prawa. Jeremiasza 26:4. I tak powiesz im, tak mówi Pan. Jeśli mnie nie posłuchacie, aby chodzić w moim prawie, uwaga, aby chodzić w moim prawie, które dla was ustanowiłem, aby zważać na słowa moich sług, proroków, których do was posyłałem, rano wstając i posyłając ich, lecz wy nie zważaliście. Wtedy uczynię temu domowi jak Sylo i uczynię to miasto przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Zatem prawdziwy prorok prowadzi lud Boży do przestrzegania prawa, jak czytaliśmy. Fałszywi prorocy odwodzą lud Boży od jego prawa. Przeczytajmy 28 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersz 17.
Jeremiasza 28, 15-17. Kwestia ta pojawia się raz za razem. Fałszywi prorocy twierdzą, iż przemawiają w imieniu Pana, lecz w rzeczywistości nauczają oni lud Boży, aby odeszli od prawa i uczą lud Boży, jak praktykować fałszywy kult. Jeremiasza 28, 15. Wtedy prorok Jeremiasz powiedział do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, a ty każesz temu ludowi ufać kłamstwu. Dlatego tak mówi Pan: oto ja usunę cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz. I teraz uwaga, ponieważ nauczałeś czego? Nieposłuszeństwa wobec prawa. I umarł prorok Hananiasz tego samego roku w miesiącu siódmym. Zaczynacie rozumieć, co charakteryzuje fałszywych proroków? Wiecie, głównymi cechami tych fałszywych proroków nie jest to, że wypowiadają proroctwa, które się nie spełniają, choć to też jest prawdą, bo przecież mówią pokój, pokój, podczas gdy pokoju nie ma. Mówili, że lud Boży nie zostanie zabrany do Babilonu, a jednak tak się stało. Głównymi cechami tych fałszywych proroków jest to, że zamiast ganić niegodziwość, zamiast ganić przestępowanie prawa, zamiast prowadzić lud Boży z powrotem do Pana, postępują dokładnie odwrotnie. Odwodzą oni lud Boży od Pana, od Jego prawa i kierują ku praktykowaniu fałszywego kultu. Spójrzmy teraz na tekst, jaki znajduje się w Księdze Ezechiela. Ezechiela 22:25-26. Czytamy Księgę Ezechiela, bo on też żył na krótko przed pierwszym zniszczeniem Jerozolimy, a zatem wie, o czym mówi. Ezechiela 22:25-26. Jest tu podanych kilka cech fałszywych proroków. Czytamy: sprzysiężenie proroków w pośrodku niej jest niczym lew ryczący, chwytający zdobycz. Pożarli mój lud. Zabrali bogactwa i drogie rzeczy. Czynią wiele wdów w pośrodku niej. Mam pytanie. Czy oni są chciwi według tego tekstu? Tak. Czy plądrują skarbiec ludu Bożego? Tak. A nawet jest tu napisane, że uczynili wiele wdów w pośrodku niej. Dlaczego? Dlaczego to robią? Ponieważ zebrali bogactwa i drogie rzeczy. Innymi słowy, robią to po co? Robią to dla pieniędzy. Werset 26. Jej kapłani pogwałcili moje prawo i zbezcześcili moje świętości. A teraz uwaga. Nie odróżniali świętego od pospolitego. Ani nie znali różnicy pomiędzy czystym a nieczystym. I zakrywają swoje oczy. Przed czym? Przed moimi sabatami. Także jestem zbezczeszczony pośród nich. Żadnego rozróżnienia między świętym a pospolitym. Depczą według tego tekstu święty Boży sabat. Depczą Boże prawo, pełni chciwości i żądzy dóbr materialnych w ich służbie lub w ich pracy. Przeczytajmy 9 rozdział Księgi Daniela, wiersz 10. Daniela 9:10. Ponownie wspomniane jest tam, że fałszywi prorocy odwodzą lud Boży od Bożego prawa. Czytamy tam, jak Daniel modli się: nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, aby chodzić w Jego... czym? Aby chodzić w Jego prawach, jakie postawił przed nami przez Jego sługi, proroków. Ponownie nacisk położony jest na chodzenie w Bożym prawie. Zwróćmy uwagę na kolejny tekst w 7 rozdziale Księgi Zachariasza, wiersze 12-13. Ma to miejsce po niewoli babilońskiej. Zachariasz 7:12-13. Mowa jest tu o doświadczeniu Izraela sprzed niewoli. Tak, uczynili swoje serca niczym kamień, odmawiając słuchania czego? Prawa. Oraz słów, które Pan zastępów posyłał przez swego ducha poprzez dawnych proroków. Dlatego wielki gniew przyszedł od Pana zastępów. Zatem ponownie widzimy tu odmowę słuchania prawa oraz słów, które Pan wypowiedział.
Możecie teraz powiedzieć, cóż, zatem za zniszczenie Jerozolimy odpowiedzialni byli przywódcy, bo przecież nauczali fałszywego kultu, nauczali lud Boży odejścia od Bożego prawa, nie rozróżniali pomiędzy świętym a pospolitem, deptali święty Boży sabat. Zatem wina leży po stronie przywódców. Prawda jest jednak taka, że według Jeremiasza wina w rzeczywistości leży po stronie ludu. Posłuchajcie, co Jeremiasz ma do powiedzenia w rozdziale 5 i wersecie 31. Jeremiasza 5:31. Prorocy kłamliwie prorokują, a kapłani panują przez ich władzę. I teraz uwaga, a mój lud co? Kocha się w tym. Lecz co uczynicie na koniec? Czyż nie jest to wiele mówiący tekst? Mój lud kocha się w tym. Oni to uwielbiają, gdyż prorocy mówią im to, co chcą usłyszeć. Zatem Bóg mówi, nie wmawiajcie mi, że to wina przywódców, bo to wasza wina, bo to wy zebraliście tych przywódców, aby wam mówili to, co chcieliście od nich słyszeć. Musimy teraz zajrzeć do Nowego Testamentu. Czy jest klarowne to, co napisano o fałszywych prorokach ze Starego Testamentu? Moglibyśmy przytoczyć wiele innych cytatów ze Starego Testamentu. Wszystkie one bazują na proroctwie Mojżeszowym. Przypominacie sobie 13 rozdział Księgi Powtórnego Prawa, wiersze 1-5. Tam znajduje się klucz. Wszystko, co pojawia się potem, jest rozwinięcie myśli z Powtórnego Prawa 13-1-5. Dwa zasadnicze przesłania z 13 rozdziału Księgi Powtórnego Prawa to, po pierwsze, fałszywi prorocy czynią znaki i cuda, aby odwieść lud Boży od nakazów Pana, od prawa i prowadzą go ku służeniu i czczeniu fałszywych bogów. To jest podstawa według prawodawstwa Mojżeszowego. Musimy pamiętać, że Nowy Testament jest kontynuacją Starego Testamentu. Zatem nie znajdziemy w Nowym Testamencie jakiejś zupełnie nowej definicji fałszywych proroków, bo fałszywi prorocy w Nowym Testamencie mają te same cechy, jakie mieli fałszywi prorocy w Starym Testamencie. Przeczytajmy bardzo interesujący fragment, 7 rozdział Ewangelii Mateusza i wiersze 15-16, a potem wiersze 21-23. Ewangelii Mateusza 7:15-16, a potem wersety 21-23. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia Jezus. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was, czym? Owczym odzieniu, czyli na zewnątrz wyglądają jak owce. Dokładnie. Pamiętacie o tym. A przy okazji, jak co owca lub baranek symbolizuje w Piśmie Świętym Jezusa. A oni twierdzą, że przemawiają w imieniu Jezusa. O tak, przekonamy się o tym za chwilę. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczym odzieniu, lecz wewnątrz są czym? Wilkami drapieżnymi. Czytaliście w objawieniu świętego Jana o bestii, która wychodzi z ziemi i ma dwa rogi jak baranek, ale mówi jak smok. A tutaj mamy fałszywych proroków odzianych zewnętrznie w owcze skóry. Jednak wewnątrz są czym? Wilkami drapieżnymi. Innymi słowy, to co wyznają stoi w sprzeczności z tym, kim są naprawdę. Posłuchajcie, co jest napisane w wersecie 16. Poznacie ich po czym? Po ich owocach. Przejdźmy teraz do wersetu 21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, czy ci fałszywi prorocy twierdzą, że mówią w imieniu Jezusa? Tak. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mego w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Czy zauważyliście to samo w Starym Testamencie? Z całą pewnością tak. Czyż nie wypędzaliśmy demonów w imieniu Twoim? I czy nie czyniliśmy wielu cudów w imieniu Twoim? Czy fałszywi prorocy w Starym Testamencie również czynili znaki i cuda? Czy twierdzili, że mówią w imieniu Pana? Tak. Czy zostali zdemaskowani jako fałszywi prorocy? Jak najbardziej. A teraz werset 23. Wtedy oznajmię im, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Czyż to nie ciekawe? Co charakteryzuje fałszywych proroków? Czynią oni co? Bezprawie.
Czy jest to powiązane z tym, co studiowaliśmy o fałszywych prorokach w Starym Testamencie? Uczą oni lud Boży co? Odchodzić od Bożego prawa. Przejdźmy teraz do 28 rozdziału Ewangelii Mateusza, wiersz 11-13. Zwróćmy tu uwagę na pewne bardzo interesujące słowo. Mateusza 24, wersety, właściwie to przeczytajmy wersety 11 i 12. Czytamy tu. Wtedy wielu fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. Ja ponieważ co? Bezprawie się rozmnoży. Miłość wielu oziębnie. Czy jest tu związek między fałszywymi prorokami, którzy zwodzą wielu, a rozmnożeniem się bezprawia w społeczeństwie? Zdecydowanie. Dzisiejsi religijni przywódcy wołają i mówią, musimy umoralnić Stany Zjednoczone, musimy wrócić do Bożego prawa. Ale dokąd się udają, aby zmienić lud? Idą do siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki na Kapitolu, ale Kapitol nie jest w stanie zmienić ludzkich serc. Widzicie, aby posłuszeństwo mogło zostać przez Boga przyjęte, musi ono pochodzić od wewnątrz. Nie może zostać narzucone z zewnątrz. Zatem efektem braku działania od wewnątrz, by sprawiedliwość mogła uwidocznić się na zewnątrz, jest stan społeczeństwa, który staje się coraz to bardziej gorszy. Bezprawie się rozmnoży, jak czytamy w owym wersecie. Przeczytajmy teraz 24 rozdział Ewangelii Mateusza i wiersz 24. Mateusza 24:24. Widzimy, że owi fałszywi prorocy przyczyniają się do rozmnożenia bezprawia w społeczeństwie nie tylko przez to, czego nauczają. Widzimy, że owi fałszywi prorocy będą wykonywać znaki i cuda, tak jak to czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 13. Jest napisane, powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, kogo? Nawet wybranych. Przy okazji, czy prorocy z Nowego Testamentu chcieli także przypodobać się ludowi? Posłuchajcie, co powiedział Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza i wierszu 26. Ewangelia Łukasza 6:26. Jezus daje nam tu poważne ostrzeżenie. Czytamy, biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, gdyż tak samo czynili ich ojcowie komu? Fałszywym prorokom. Wiecie, kaznodzieje nie są powołani po to, aby wygrywać konkurs popularności. Są powołani przez Boga, aby mówić prawdę. Czy znacie z Pisma Świętego jakiegoś proroka, którego by ludzie kochali? Nie wiem, czy jest chociaż jeden prorok w Biblii, którego ludzie faktycznie kochali. Prorok, którego posłał do nich Bóg. Czy wiecie, dlaczego ludzie nie kochali prawdziwych proroków? Prawdziwy prorok stwarza problemy. Prawdziwy prorok nieraz nadepcze na odcisk. Prawdziwy prorok nieraz podniesie ciśnienie krwi. Innymi słowy, prawdziwy prorok mówił ludziom to, czego nie chcieli słyszeć, jak to powiedział apostoł Paweł. W dniach ostatecznych ludzie zbiorą sobie nauczycieli, którzy będą ich nauczyć tego, co oni chcą usłyszeć. I odwrócą swoje ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Apostoł Paweł mówi o tych właśnie fałszywych prorokach w czasie końca. Chciałbym, abyśmy przeczytali teraz 13 rozdział Objawienia Świętego Jana i wiersz 11, a zobaczymy coś bardzo interesującego. Objawienie Świętego Jana 13:11. Jest tu mowa o drugiej bestii. Wiecie, że w 13 rozdziale Księgi Apokalipsy są dwie bestie? W rozdziale 13 mowa jest o dwóch zwierzęciach. Pierwsza bestia wychodzi skąd? Wychodzi z morza. Druga bestia wychodzi z ziemi. I ta druga bestia tak naprawdę pomaga tej pierwszej odzyskać jej władzę. Zwróciliście na to uwagę? Zatrzymamy się teraz na chwilę przy tej drugiej bestii. Czytamy. I zobaczyłem inną bestię powstającą skąd? Z ziemi. I miała ona dwa rogi jakby baranie, lecz mówiła jak co? Mówiła jak smok. Zaraz do tego powrócimy. Teraz zajrzyjmy do Księgi Objawienia Świętego Jana 16:13, gdzie nazwano tą drugą bestię. Owa druga bestia ma szczególne imię zapisane w Objawieniu 16:13. Jan pod natchnieniem Ducha Bożego mówi, widziałem trzy nieczyste duchy, niczym żaby wychodzące z ust smoka, i z ust bestii, i z ust kogo? Fałszywego proroka.
Jak zatem została nazwana ta druga bestia? Ta druga bestia została nazwana fałszywym prorokiem. Czy sądzicie, że może być jakiś związek pomiędzy owym fałszywym prorokiem czasów końca, a fałszywymi prorokami, o których studiowaliśmy w Starym i Nowym Testamencie? Zdecydowanie. Chcę teraz przez chwilę pomówić o tych dwóch rogach podobnych do baranich. Czy wiecie, że słowo baranek występuje w Księdze Objawienia aż 29 razy? 28 razy odnosi się do Jezusa. Jest tylko jedno odniesienie do owej bestii, która ma dwa rogi, jakby baranie, ale mówi jak smok. Chcę was zapytać, czy fałszywy prorok twierdzi, że jest rzecznikiem Chrystusa? Zdecydowanie. A to dlatego, że w objawieniu świętego Jana baranek jest symbolem Jezusa Chrystusa. Zatem bestia, która wyłania się z ziemi, będzie faktycznie twierdzić, że przemawia w imieniu Jezusa. Pomyślmy chwilę o dwóch rogach, jakby barani. Co w biblijnym proroctwie symbolizują rogi? Czy wiecie, co w biblijnym proroctwie symbolizują rogi? Symbolizują królestwa. Spytacie, a skąd to wiemy? Jeśli pamiętacie, w 8 rozdziale Księgi Daniela czytaliśmy o baranie. A ów baran miał dwa rogi. Jeden z owych rogów był wyższy od drugiego i ten wyższy róg wyrósł później. Co symbolizują owe dwa rogi? Według 8 rozdziału i wiersza 20 Księgi Daniela symbolizują królów Medów i Persji. Ów baran reprezentuje królestwo. Innymi słowy, to jest faktycznie jeden naród, w skład którego wchodzą dwa narody lub dwa królestwa. Nie wiem, czy łapiecie, o co mi chodzi, ale chcę powiedzieć, że jest to jeden zjednoczony naród złożony z dwóch królestw, Medów i Persów. Zatem dwa rogi są symbolem dwóch królestw. Musi to zatem oznaczać, iż owa bestia, która ma dwa rogi jakby baranie, jest bestią symbolizującą co? Dwa królestwa. I muszą to być królestwa, o których nauczał kto? Których nauczał Jezus, bo to Jezus jest barankiem z Księgi Objawienia Świętego Jana. Rodzi się pytanie, o jakich dwóch królestwach nauczał Jezus? Na pewno to wiecie. Powiedział, oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu oddajcie to, co boskie. Ile królestw uznał Jezus? Uznał dwa królestwa. Uznał królestwo ziemskie, królestwo władzy państwowej oraz królestwo Boże, gdyż był przedstawicielem Królestwa Bożego. Jezus powiedział Piłatowi, moje królestwo nie jest z tego świata. Czyli powiedział, ty masz swoje królestwo, a ono jest z tego świata. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. Zatem ile królestw uznaje Jezus? On wskazuje tutaj na dwa królestwa. Władzę cywilną oraz władzę religijną. Przy okazji, siedzimy teraz w budynku kościoła. Czy wiecie, że jesteśmy obywatelami dwóch królestw? W tej chwili siedzimy w miejscu, które jest królestwem Jezusa. Ale kiedy idziemy głosować, albo gdy płacimy nasze podatki, to które królestwo uznajemy? Wtedy uznajemy, że tak powiem, królestwo cesarza. Innymi słowy, oddajemy szacunek władzy cywilnej. Jesteśmy także obywatelami Królestwa Chrystusa, którym jest tak przy okazji Kościół. Czy pamiętacie, co Jezus powiedział Piotrowi? Na tej skale zbuduję mój Kościół. A potem dodał, dam ci klucze do czego? Klucze Królestwa. Zatem Kościół jest Królestwem. Chcę generalnie powiedzieć, że bestia, która powstaje z ziemi, uznawać będzie dwa królestwa, tak samo jak uznawał Chrystus. A czym są owe dwa uznane przez Jezusa królestwa? Jest to władza cywilna i władza religijna. Jednak nie połączone ze sobą, lecz oddzielone. Chcę was teraz zapytać, który to naród, będący międzynarodową potęgą, którego karta praw uznaje istnienie dwóch królestw, władzy świeckiej i władzy kościelnej, rozdzielonych od siebie, zgodnie z zasadą, nauczanej przez Jezusa, gdy mówił,
oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Co to za naród? To Stany Zjednoczone Ameryki. Oczywiście studiowaliśmy w tej serii 24 rozdział Ewangelii Mateusza dotyczący obrzydliwości spustoszenia, dotyczący orłów Rzymu i orła Stanów Zjednoczonych, o słonecznym wieńcu, jaki otaczał orła na rzymskim sztandarze, o narzuceniu zachowywania Dnia Słońca w Stanach Zjednoczonych w przyszłości. Innymi słowy, w Stanach Zjednoczonych będzie mieć miejsce to, że bestia, która początkowo uznawała dwa rozdzielone królestwa, władzę świecką i władzę kościelną, nagle zacznie mówić jak kto? Zacznie mówić jak smok, czyli odrzuci podwaliny, na których wyrósł owy naród. Zacznie mówić jak smok, zacznie mówić jak szatan. Powiecie, ależ pastorze Bor, to się nigdy nie może wydarzyć. W kraju ludzi wolnych i w domu ludzi dzielnych. Wiecie, już studiowaliśmy, że w latach 1880 agitowano na rzecz ustanowienia narodowego prawa niedzielnego w Stanach Zjednoczonych. Studiowaliśmy też, jak konserwatywni protestanci w Stanach Zjednoczonych, poświęciliśmy na to cały wykład, jak konserwatywni protestanci w Stanach Zjednoczonych chcą połączyć Kościół z państwem, chcą połączyć papieństwo z protestantyzmem i mówią jak smok. Mówią, że idea rozdziału Kościoła od państwa jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni. Innymi słowy, chcą się pozbyć dwóch fundamentalnych zasad, na których zostały zbudowane Stany Zjednoczone. Przy okazji, podam wam teraz kilka fragmentów Pisma Świętego, ukazujących, iż odstępstwo w czasie końca dotyczy świętego Bożego prawa. Zapytacie, jak to? Pozwólcie, że podam wam tekst. Czytaliśmy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że bardzo rozmnoży się co? Bezprawie. A w wersetach bezpośrednio poprzedzających mowa jest o fałszywych prorokach, o dziele fałszywych proroków. W drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan mamy wyrażenie człowiek grzechu. Chodzi o Antychrysta. A człowiek grzechu nazwany jest tajemnicą czego? Biblia Króla Jakuba mówi tajemnicą niegodziwości. Wiele współczesnych przekładów określa to jako tajemnica nieprawości. To jest to samo słowo, które użyte w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, a także jest użyte w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Czyli Antychryst w jakiś sposób będzie kładł nacisk na bezprawie. Czytaliśmy już w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, jak Jezus powiedział: odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie co? Bezprawie. W objawieniu świętego Jana czytamy, jak ta druga bestia narzuca znak pierwszej bestii. A co jest tym znakiem? Jest to koncepcja, według której niedziela jest dniem odpoczynku. Przy okazji w Daniela 7:25 mowa jest o tej samej mocy. Zamyślał zmienić czasy i co jeszcze? Prawo. Zatem w tych wszystkich fragmentach odnoszących się do Antychrysta, obrzydliwość spustoszenia z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, człowiek grzechu z drugiego listu do Tesalonicza i fałszywy prorok 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, bestia oraz bestia podobna do baranka z Księgi Objawienia oraz mały ruch 7 rozdziału Księgi Daniela, wszystkie te fragmenty kładą nacisk na to, że ostateczne odstępstwo związane będzie ze świętym Bożym prawem. Nawiasem mówiąc, oto dlaczego w objawieniu świętego Jana czytamy, że Bóg będzie miał lud strzegący przykazań Bożych. Bóg będzie miał lud, który będzie się bał Boga i oddawać mu będzie chwałę, który pozna, że nadeszła godzina jego sądu i odda część temu, który stworzył niebiosa, ziemię, morza i źródło wód. Innymi słowy, lud ten uzna Boga jako stworzyciela. Zwróćcie uwagę na bardzo interesujący szczegół w 19 rozdziale Apokalipsy, wierszy 20. Apokalipsa 19:20. Mowa jest tu o bestii podobnej do baranka. Zwróćcie uwagę, co tu napisano o fałszywym proroku, jak również o pierwszej bestii z 13 rozdziału Księgi Objawienia świętego Jana. Czytamy to. Wtedy schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił znaki przed jej obliczem. A teraz kluczowy fragment.
który czynił znaki przed jej obliczem, przez które co? Przez które zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i tych, którzy oddali cześć jej obrazowi. Mam pytanie. Co robi ta bestia i fałszywy prorok, aby zwieść ludzi? Czynią co? Znaki i cuda. A celem tych znaków i cudów jest, aby ludzie przyjęli co? Znamię bestii i aby czcili jej obraz. Pytanie, czy kryzys czasów końca będzie miał coś wspólnego z kwestią posłuszeństwa i sposobem wielbienia? Zdecydowanie. Chcę powiedzieć, że fałszywy prorok będzie zachęcał ludzi i będzie ich zwodził, aby przyjęli znamię bestii, które jest, tak przy okazji, znakiem nieposłuszeństwa wobec Boga. Na zakończenie chcę przytoczyć następujący fragment z Signs of the Times 31 marca 1898 roku. Ellen White opisuje tę historię Nadaba i Abihu. Czy pamiętacie, jak czytałem tekst ze Starego Testamentu, gdzie napisano, że kapłani i prorocy nie rozróżniali pomiędzy świętym a pospolitym i deptali święty Boży Sabbat? Posłuchajmy tej bardzo ważnej wypowiedzi. Ci, którzy lekceważą Sabbat Pana, święcąc pierwszy dzień tygodnia, ofiarują Bogu obcy ogień. Posłuchajcie, co pisze dalej. Jest to obcy sabat, którego im Bóg nie dał. Czy Pan może przyjąć coś takiego z ich rąk? Ludzie okazali się bardzo pomysłowi. Ustanowili pospolity dzień, któremu Bóg nie przypisał żadnej świętości i ubrali go w przywileje uświęcenia. Ogłosili go dniem świętym, choć to nie czyni go świętym w najmniejszym nawet stopniu. I hańbią Boga, ustanawiając ludzką instytucję i przedstawiając ją światu jako chrześcijański sabat. Dzień, który nie ma potwierdzenia w Słowie Bożym, tak mówi Pan. Podobnie jak Nadab i Abihu, ofiarują pospolite miejsce świętego. Czy pamiętacie, co zrobili Nadab i Abihu? Bóg powiedział, że kiedykolwiek kapłani będą spalać kadzidło ogniem, to mają czerpać ogień z ołtarza ofiarniczego, bo był to ogień, który Pan spuścił z nieba. Ten ogień był święty. Jednak Nadab i Abihu, jak czytamy w 10 rozdziale Księgi Kapłańskiej, pod wpływem alkoholu postanowili użyć pospolitego ognia i ofiarować kadzidło palące się tym właśnie pospolitym ogniem. Biblia zatem mówi, że przynieśli oni przed Pana pospolity ogień, a Pan naturalnie powiedział: a cóż to za różnica, ogień to ogień. Czy tak Pan powiedział? Nie. Pan został znieważony przez to, że przynieśli oni coś pospolitego i przedstawili to, jakby było święte. Biblia mówi dalej, że ogień wyszedł od Pana i pochłonął Nadaba i Abihu, ponieważ wzięli pospolite i przedstawili Bogu, jakby było święte. W Biblii znajduje się jeszcze jedna historia. Czytamy o niej w 5 rozdziale Księgi Daniela przy okazji upadku Babilonu. To druga strona medalu. Czytamy tam, że król Belsazar, odstępczy król Babilonu, wziął święte naczynia, które Nebukadnezar przywiózł z żydowskiej świątyni i użył ich do pospolitych celów podczas swojej uczty. Innymi słowy, zbezcześcił święte naczynia, używając ich do pospolitych celów. Biblia mówi, że w efekcie tego Belsazar stracił życie, a Babilon upadł jeszcze tej samej nocy. Czyli Bóg nie może przyjąć od nas czegoś pospolitego, gdy ma być to święte. Oczekuje też, że to, co święte, nigdy nie zostanie potraktowane jak pospolite. Wiecie, gdyby Bóg zaakceptował zachowywanie przez chrześcijan pierwszego dnia tygodnia, to wtedy musiałby przeprosić Nadaba i Abihu. Dlaczego? Bo Nadab i Abihu wzięli pospolity ogień i przedstawili go, jakby był święty. Możecie zapytać, w zasadzie, czym to się różni od święcenia pospolitego dnia niedzieli i przedstawienia go Bogu, jakby był święty?
Jaka jest różnica? Nie ma żadnej różnicy, bo gdy Bóg mówi nam, że mamy przedstawiać Mu to, co On uświęcił, to chodzi Mu właśnie o to, co On uświęcił. Jak myślicie, jak się Bóg czuje, gdy ludzie święty sabat traktują jak pospolity dzień? Chcę Was teraz zapytać. To wiedzie prym w promowaniu koncepcji deptania jednego z Bożych przykazań. Kaznodzieje, którzy głoszą kazania. Niektórzy często przychodzą do mnie, kiedy mam spotkania ewangelizacyjne, mówią: a czy wiesz, co powiedział mój pastor? A ja im odpowiadam: a czy wiesz, co mówi twoja własna Biblia? Tu jest klucz. Co mówi Biblia? Może zostałeś zwiedziony ku nieposłuszeństwu wobec Bożego prawa, jak czynili to fałszywi prorocy ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu i w Księdze Apokalipsy. Może ów pastor przygotowuje cię do przyjęcia znamienia bestii. Wiem, że to mocny język, ale mówię wam, moi drodzy, że to, co wydarzy się przy końcu świata, wydarzyło się wcześniej w czasach nowotestamentowych, a także w czasach starotestamentowych. Nie ma nic nowego pod słońcem. Przy okazji, 13 rozdział Apokalipsy mówi nam, że już fałszywy prorok będzie czynił wielkie znaki. Pamiętacie 13 rozdział Księgi Powtórnego Prawa? Będzie czynił wielkie znaki, a nawet sprawi, że ogień spadnie z nieba na oczach ludzi. Zatem fałszywego proroka można odróżnić od prawdziwego po dwóch charakterystycznych cechach. Prawdziwy prorok zawsze wzywa lud Boży do posłuszeństwa z miłości Bożemu prawu i do oddawania Bogu czci w taki sposób, w jaki On to ustanowił. Z drugiej strony, fałszywy prorok zawsze uczy ludzi, że nie ma nic złego w łamaniu jednego lub więcej przykazań Bożych. Prowadzi do fałszywego sposobu wielbienia. Musimy już dzisiaj zdecydować, czy jego głosu chcemy słuchać. Czy chcemy słuchać głosu Pana, czy głosu religijnych autorytetów, za którym nie stoi biblijne: tak mówi Pan.